Zadania na zliczanie. Zadania na zliczanie potrafią być źródłem nieprzyjemnych niespodzianek, gdyż łatwo wpaść w pułapkę i nie policzyć wszystkiego, co powinniśmy, lub niektóre rzeczy policzyć więcej niż raz. Mogłoby się również zdarzyć, że popełnimy oba te błędy. Gdyby nawet jakimś bardzo szczęśliwym trafem popełnione przez nas błędy wzajemnie się zniosły, doprowadzając nas do poprawnego wyniku, to nasze rozwiązanie ciągle byłoby błędne. Jak już dowiedzieliśmy się z innych naszych filmów, w matematyce liczy się nie tylko poprawność wyniku, lecz przede wszystkim poprawność sposobu jego uzyskania. W niniejszym filmie przedstawimy rozwiązanie następującego zadania: oblicz, ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych, podzielnych przez pięć i mających trzy różne cyfry. Będzie to dobra okazja, by przyjrzeć się dwóm fundamentalnym regułom kombinatorycznym. Są to reguła dodawania i reguła mnożenia. Reguła dodawania mówi, że jeśli możemy wykonać dwie czynności: pierwsza kończy się jednym z m wyników, druga kończy się jednym z n wyników, ponadto żaden wynik pierwszej czynności nie jest jednocześnie wynikiem drugiej czynności oraz. Mamy wykonać jedną, dowolnie wybraną z tych czynności, to uzyskamy jeden z m plus n możliwych wyników. Prosty przykład. Na talerzu jest pięć bananów i siedem pomarańczy. Musimy wybrać któryś z tych owoców. Możemy zatem wybrać banana na pięć sposobów i pomarańcze. Na 7 sposobów. Ponadto banan i pomarańcza to różne owoce. Zgodnie z regułą dodawania mamy w sumie 5 plus 7, czyli 12 sposobów realizacji naszego zadania. Oczywiście kluczowe założenia w tym prostym zadaniu to stwierdzenia, że na stole nie ma innych rodzajów owoców oraz to, że wspomniane kategorie nie zazębiają się. Gdyby na stole były jeszcze 3 cytryny, to mielibyśmy 8 owoców żółtych i 10 cytrusów, ale przecież owoców na stole nie jest 18, tylko 15. Rozbieżność wynika z faktu, że mamy tu grupę cytryny, która występuje w obu rozważanych przez nas kategoriach. Powróćmy do naszego zadania. Zliczanie bardzo często polega na zastanowieniu się Ile potrafimy skonstruować obiektów spełniających pewne warunki? W naszym wypadku tymi obiektami są liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach, które podzielne są przez 5. Pomyślmy, jak skonstruować taką trzycyfrową liczbę. Skoro mamy uzyskać liczbę podzielną przez 5, to na ostatnim miejscu mogą się znaleźć 0 lub 5. Są to jedyne dostępne oraz wzajemnie wykluczające się możliwości. W tej sytuacji reguła dodawania mówi nam, że aby odpowiedzieć na pytanie z zadania, wystarczy, że obliczymy, ile liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach kończy się zerem, a ile kończy się piątką, a następnie dodamy uzyskane liczby. Aby odpowiedzieć na każde z tych dwóch pytań, możemy zastosować regułę mnożenia. Orzeka ona, że jeśli możemy wykonać dwie czynności: pierwsza kończy się jednym z m wyników, a druga, niezależnie od wyniku pierwszej czynności, kończy się jednym z n wyników oraz wykonujemy kolejno obie czynności, to uzyskamy jeden z m razy n możliwych wyników. Znów prosty przykład. Obliczmy, ile jest dwuliterowych haseł, w których pierwsza litera jest spółgłoską, a druga samogłoską. Takie hasła to na przykład ty, mu, da, lecz również fo, ni, cu, gdyż nie wymagamy, aby hasła były słowami w języku polskim. Jeśli chcemy stworzyć takie hasło, to najpierw musimy wybrać spółgłoskę na 23 sposoby, gdyż tyle jest spółgłosek w języku polskim, a kiedy już to zrobimy, wybieramy samogłoskę na 9 sposobów. Liczba ta nie zależy od pierwszego wyboru. W tej sytuacji wszystkich możliwych kombinacji jest 23 razy 9, czyli 207. W ten sam sposób możemy obliczyć liczbę dwuliterowych haseł, w których każda litera jest samogłoską. Haseł tych jest 9 razy 9, czyli 81. Co by się stało, gdybyśmy ponadto wymagali, aby użyte litery były różne? Tym razem wybór pierwszej samogłoski oczywiście wpływa na możliwe wybory drugiej samogłoski. Jeśli na pierwszym miejscu pojawi się litera E, to nie może ona pojawić się na miejscu drugim. Wybór pierwszej samogłoski nie wpływa jednak na liczbę możliwych wyborów drugiej samogłoski. Za każdym razem do dyspozycji pozostaje 8 samogłosek. Możemy zatem zastosować regułę mnożenia i wywnioskować, że możliwości jest 9 razy 8, czyli 72. Powróćmy do naszego zadania. Obliczymy, na ile sposobów możemy stworzyć liczbę trzycyfrową o różnych cyfrach. Która kończy się zerem. Pierwszą cyfrą może być każda cyfra od 1 do 9. Kiedy już ustalimy pierwszą cyfrę, oznaczmy ją literą A, to druga cyfra może być dowolną cyfrą oprócz zera, które jest na ostatnim miejscu i oprócz A na pierwszym miejscu. Zatem, niezależnie od wyboru pierwszej cyfry, drugą możemy wybrać na 8 sposobów. W tej sytuacji, zgodnie z regułą mnożenia wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach kończących się zerem, jest 9 razy 8, czyli 72. Obliczmy teraz, na ile sposobów możemy stworzyć liczbę trzycyfrową o różnych cyfrach kończących się piątką. Podobnie jak poprzednio, jest to pytanie o liczbę możliwości wyboru dwóch pierwszych cyfr, bo ostatnia jest ustalona jako 5. Zastanówmy się, na ile sposobów możemy wybrać pierwszą cyfrę. Musi być ona różna od 5, czyli od ostatniej cyfry. Liczba trzycyfrowa nie może zaczynać się od zera, co daje nam ostatecznie 8 możliwości wyboru pierwszej cyfry. Kiedy pierwsza cyfra zostanie ustalona, podobnie jak poprzednio, drugą cyfrę możemy wybrać na 8 sposobów. Jest to dowolna cyfra poza piątką. I cyfrą a. Tym razem może to być również 0. Na mocy reguły mnożenia stwierdzamy, że liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach kończących się piątką jest 8 razy 8, czyli 64. Wiemy już, że możemy skonstruować 72 trzycyfrowe liczby o różnych cyfrach, które kończą się zerem oraz 64 liczby, które kończą się piątką. Zgodnie z regułą dodawania podzielnych przez 5 liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach możemy skonstruować 72 plus 64, czyli 136. I to jest odpowiedź na pytanie z zadania. Zachęcamy do samodzielnej próby rozwiązania następujących zadań, świadomie korzystając z reguły dodawania i mnożenia. Zadanie drugie: oblicz, ile jest trzycyfrowych parzystych liczb całkowitych dodatnich, takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedna cyfra 0. Zadanie trzecie. Oblicz, ile jest trzycyfrowych nieparzystych liczb całkowitych, dodatnich, takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedna cyfra 1.